Aneta Pierścińska, zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości zorganizowała kolejne wydarzenie w ramach 20-lecia uczelni. Tym razem był to Dzień Zdrowia i Urody, współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzień Zdrowia i Urody jest kontynuacją ubiegłorocznej akcji propagującej zdrowy tryb życia i edukację prozdrowotną. Cel, jaki postawili sobie organizatorzy, to odpowiedź na pytanie, jak dbać o siebie, jak dobrze się odżywiać i jak dbać o urodę. W tym roku Uczelnia Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości obchodzi jubileusz. W związku z tym mamy zaplanowane 20 wydarzeń na 20-lecie. To hasło towarzyszy nam w podejmowaniu różnych inicjatyw, które tak naprawdę mają pokazać, że na różnych płaszczyznach funkcjonujemy. Dzień Zdrowia i Urody, który dzisiaj zorganizowaliśmy, to wydarzenie, które wiąże się ze Światowym Dniem Walki z Otyłością. Przygotowaliśmy to wydarzenie we współpracy ze Starostwem Powiatowym, z Wydziałem Zdrowia i chcemy pokazać młodzieży, w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie i urodę. Będą tu odbywać się dwie prelekcje poprzez pracowników naszej uczelni. Potem będą ćwiczenia praktyczne, będą porady dietetyczek, będzie również możliwość zobaczenia, jak należy dokonywać pomiarów ciśnienia czy też glikemii, jak udzielać pierwszej pomocy. Ponadto chcemy tym wydarzeniem zareklamować naszą uczelnię, ponieważ mamy kierunki związane ze zdrowiem i jego ochroną. Mamy pielęgniarstwo i zdrowie publiczne. Podczas całodniowego spotkania odbyło się kilka prelekcji, w tym wykład Co i jak jeść, aby być zdrowym, który wygłosił dr Robert Gajda. Studentki trzeciego roku kierunku Zdrowie Publiczne przeprowadziły quiz z wiedzy o żywieniu. Na stanowiskach prozdrowotnych uczono podstaw pierwszej pomocy, ćwiczeń przygotowujących do samodzielnej kontroli swojego zdrowia, stabilizacji złamań, a na fantomach przeprowadzania badań piersi, mierzenia ciśnienia i poziomu cukru. Odbywały się również konsultacje z dietetykiem Naturhaus i trenerem fitness. W ramach drugiego bloku tematycznego Zadbajmy o urodę odbyły się pokazy najnowszych trendów wizażu i stylizacji włosów, skóry i paznokci. Nie zabrakło również stanowisk wystawowych o tematyce ekologicznej oraz kosmetyków naturalnych. We wtorek drzwi publicznej szkoły podstawowej nr 14 zostały otworzone dla przybyłych uczniów. Tego dnia w ramach tzw. Dnia Otwartego Szkoły można było zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły na stawkach. Jest to już tradycją naszej szkoły, że zapraszamy rodziców wraz z pociechami do nas po to, żeby pokazać szkołę, sale lekcyjne, żebyśmy my się pokazały, żeby przedstawić nauczycieli. To jeszcze nie jest takie spotkanie, na których rodzice zapoznają się z wychowawcą, ale to jest takie pierwsze spotkanie po to, żeby mogli sprawdzić, jakie warunki zaproponujemy ich dzieciom od września. W mojej ocenie jesteśmy naprawdę dobrą szkołą, szkołą, która bardzo dobrze przygotowuje do kolejnych etapów kształcenia, szkołą bezpieczną i przyjazną uczniom. Mamy klasy integracyjne, czym się bardzo szczycimy, ponieważ to wielka radość, kiedy w gronie dzieci zdrowych mogą uczyć się dzieci również z pewnymi niepełnosprawnościami, bo tak naprawdę nawzajem od siebie się uczą i nie wiadomo kto więcej. Jesteśmy szkołą bezpieczną, nigdy nie zadziało się nic niepokojącego pomiędzy młodszymi a starszymi, mimo tego, że jest to zespół szkół. Ważną bardzo kwestią jest możliwość ciągłości kształcenia. Przychodzą do nas dzieci, no do zerówek czasami już pięcioletnie, a kończą trzecią klasę gimnazjum już młodzieńcy 16-letni. Także ta ciągłość jest bardzo istotna w procesie wychowawczym. My możemy to dzieciakom zagwarantować.
Iryna Santor wystąpi w Ostrowcu w niedzielę 10 kwietnia. Bilety na ten koncert będą do nabycia od 2 marca. W sali kina Etiuda zaprezentuje recital Punkt Widzenia. W programie usłyszymy znane i lubiane piosenki z okrytej platyną płyty Kręci Mnie Ten Świat oraz najnowszej płyty Punkt Widzenia, wydanej w zeszłym roku przez Polskie Radio. Iryna Santor wystąpi z towarzyszeniem zespołu muzycznego w składzie Mariusz Dubrawski, fortepian, Wojciech Ruciński, kontrabas, Grzegorz Poliszak, perkusja. Bilety w cenie 65 zł będą sprzedawane w Miejskim Centrum Kultury od 2 marca. W ubiegłym tygodniu Samorządowa Rada Osiedla Rosochy podsumowała swoją działalność za ubiegły rok. Podczas zebrania w Malwie poruszano zagadnienia dotyczące m.in. zagospodarowania terenów osiedla, a na pytania mieszkańców odpowiadała wiceprezydent Marzena Dębniak. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w zebraniu Samorządowej Rady Osiedla Rosochy. W spotkaniu wzięli udział m.in. wiceprezydent Ostrowca Marzena Dębniak, sekretarz Urzędu Miasta Anna Niedbała, radni miejscy i powiatowi, dyrektorzy i przedstawiciele spółek miejskich. Zebranie rozpoczęło się od sprawozdania z działalności Rady za ubiegły rok, które zaprezentowała jej przewodnicząca Joanna Francuz. W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla Rosochy odbyła 15 protokołowanych posiedzeń. Niezależnie od protokołowanych spotkań, w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 16 do 17 członkowie Rady pełnili dyżury w siedzibie Rady na ulicy Słonecznej w świetlicy Wspólnoty Świętokrzyskiej, ulica Słoneczna 40. Podczas spotkań przyjmowali uwagi, interpelacje i wnioski od mieszkańców osiedla. Dodatkowo w każdy pierwszy wtorek miesiąca w siedzibie pełnili dyżury radni Rady Miasta oraz przedstawiciel Straży Miejskiej, jak również dzielnicowy osiedla. W dalszej części spotkania uhonorowano osoby i instytucje współpracujące z Radą oraz poruszono szereg tematów ważnych nie tylko dla osiedla, ale również dla całego miasta. Na szereg pytań mieszkańców cierpliwie odpowiadała wiceprezydent Marzena Dębniak. W tym wątku poruszono m.in. kwestię psów biegających i zanieczyszczających osiedle. Mieszkańcy postulowali nawet wprowadzenie podatku od czworonogów. Wszystko niestety, proszę Państwa, zależy od kultury mieszkańców. Sama osobiście jestem przeciwnikiem trzymania psów w blokach. Bardzo przepraszam właścicieli, sama mam psa, ale współczuję też sąsiadom. Owszem, jest taka uchwała Rady, która mówi o chodzeniu psów w kagańcach, z dozorem. Można, Straż Miejska ma uprawnienie ukarać za niesprzątnięcie po swoim pupilu i z tego też korzysta. Tylko proszę zauważyć, że patrolujących strażników na trzech zmianach jest około 34. Albo, przepraszam, nazywa się to dobrze pojęty donos sąsiedzki, albo Państwo musicie to zgłaszać. Można rozmawiać z sąsiadami, ale to nic nie da. Żeby kogoś ukarać, to trzeba to po prostu kogoś złapać na gorącym uczynku, aby Straż Miejska miała mandatować. Co przy tym się Straż Miejska usłucha, to my tylko wiemy i jak też ludzie skarżą i głęboko też im współczuję. Zero braku kultury, zero sprzątania po swoich psach, tak jest na terenie całego miasta. Dziękuję za uwagę, zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.